Lekki roller coaster emocjonalny, ale liczy się jak się pozbiera z porażki. Ja nie uważam, że to była porażka, to była lekcja i wyciągnąłem z niej wnioski i przełożyłem to na 50, tak? Dwa razy lepiej od rekordu życiowego, lepiej od rekordu Polski. Dzisiaj w finale naprawdę ten wyścig nie był idealny. Już od pierwszej 25 dużo błędów, ale udało mi się wyratować na to 50 metrów, więc na tak krótkim dystansie sprinterskim jeszcze udało się to wyratować, więc co będzie, jak wyjdzie wszystko perfekcyjnie, a jeszcze jedna szansa jutro na szybkie pływanie. Starałem się zostawić tą setkę w basenie i oddzielić to grubą kreską, tak jak mówię, więc dzisiaj podszedłem z chłodną głową, z innym podejściem, podszedłem tak, jakbym zaczynał nowy dzień i wszystko się sprawdziło, także tak samo jutro trzeba do tego podejść, jutro rano trening jak każdy inny i po południu finał, kolejne pływanie, także taki jest plan.